Radia Z Gold, prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Panie prezydencie, pytania przesłane przez słuchaczki i słuchaczki, na każdą odpowiedź około 30 sekund. Który numer na początek? Numer 7. Jak można się z panem spotkać? Są jakieś dni w miesiącu, gdy ma pan czas dla zwykłych mieszkańców? Tak, ja praktycznie codziennie przyjmuję mieszkańców. Jest to pora poranna, a jednocześnie raz w miesiącu przyjmuję w poniedziałki przez kilka godzin. Można się zapisać w biurze obsługi klienta, tam zgłosić problem, jest to mi przekazane, bądź napisać maila do mnie, też wyznaczam termin, spotykamy się. Jestem do dyspozycji mieszkańców. Kolejny numer? Numer 5. Warmiobusy mają jakiś związek z miejskim przewoźnikiem. Czy każdy może założyć taką firmę przewozową, czy trzeba mieć zezwolenie, pyta słuchaczka bądź słuchacz. To nie jest miejski przewoźnik, jest to inicjatywa prywatna. Należy się z tego tylko cieszyć, że kolejna oferta na rynku, bardzo atrakcyjna, jest do dyspozycji mieszkańców. Każdy, kto chce, kto spełnia określone warunki i może świadczyć tego typu usługi, zarejestruje swoją działalność, spełni wymagania, a trzeba zgłosić się do Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu, otrzyma zgodę i będzie mógł prowadzić taką działalność. Kolejny numer pytania? 10. Słyszałam, pisze słuchaczka, że są ponownie pieniądze na budżet obywatelski. Jaki jest, no właśnie, ten budżet, chodzi o wysokość? Tak, bardzo gorąco zapraszam do już zainteresowania się możliwościami budżetu obywatelskiego. Od 10 maja do 26 można składać wnioski. Przynajmniej 10 mieszkańców musi podpisać, ażeby wniosek mógł być rozpatrzony, ewentualnie przyjęty. Jest 3 700 000 zł, 110 000 zł na każde osiedle i 4 razy po 300 000 zł na projekty zintegrowane. Gorąco zachęcam mieszkańców do składania wniosków. Gościem studia Radia Z Gold był prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv